Wynikiem 3-3 zakończyło się spotkanie Klirek Suchorzów z Gattą Active z Duńska Wola. Już po 9 minutach na listę strzelców wpisali się Milewski oraz Stanisławski. Mimo wielu sytuacji podbramkowych, wynik w pierwszej połowie uległ tylko nieznacznej korekcie. Dla Klireksu punktował Hewlik, dla Kocurów zaś Bujalski. Na przerwę to goście schodzili z podniesionymi czołami, wygrywali bowiem 1-3. Druga połowa to diametralna zmiana. Niewykorzystane sytuacje z pierwszej połowy odbiły się czkawką zawodnikom trenera Sopura. W drugich 20 minutach strzelali tylko gospodarze. W 22 minucie piłkę do siatki wpakował Gaweł, pół minuty później Lutecki. Minuta rozluźnienia kosztowała z Duńsko-Wolan utratę 2 punktów. Mimo licznych prób z obu stron mecz zakończył się podziałem punktów. Może nie weszliśmy prawidłowo w mecz, może troszeczkę za luźno podeszliśmy do tego spotkania. Myśleliśmy, że to jak na naszej hali będzie szybko, łatwo i przyjemnie, ale z Gattą to nigdy nie jest szybko, łatwo i przyjemnie. Zresztą koledzy z Gatty też mogą to powtórzyć, że z nami również im ciężko gra. No myślę, że brakło nam troszkę determinacji na początku dojścia takiego agresywnego. No w drugiej połowie już było to dużo lepiej, dlatego też wygraliśmy drugą połowę 2-0. No nic, tylko się cieszyć, szkoda tylko, że to jest dalej remis, prawda? Lekki niedosyt jest, prowadzimy 3-1, mamy jeszcze sytuację, nie wykorzystujemy ich. W drugiej połowie zdecydowanie inna gra i mojego zespołu, i Klireksu. Spowodowało to, że widowisko stało się nerwowe, do tego dołożyli się też sędziowie, którzy właściwie już w drugiej połowie za każdy faul, niezależnie od tego, jaki by on nie był, tak dawali żółte kartki lub gwizdali przewinienia. Początek nie wyglądał zbyt dobrze pierwszej połowy. Straciliśmy jedną, drugą bramkę, potem łapiemy kontakt. Goście po kilku minutach tak jakby naszej przewagi strzelają bramkę na 3-1, trochę nam mieszają szyki. Schodzimy do szatni, mówimy sobie kilka słów, że nie powinno to tak wyglądać. Wychodzimy na drugą połowę zmobilizowani, udało się. Wydaje mi się, że w drugiej połowie byliśmy dużą, zdecydowanie lepszą. Stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji i wydaje mi się, że z przebiegu drugiej połowy powinniśmy wygrać ten mecz, ale jak nie można meczu wygrać, to trzeba go zremisować. Cieszę się z tego, że w drugiej połowie było na zero, ale w pierwszej połowie mogą się lepiej zachować przy kilku sytuacjach, szczególnie przy pierwszej bramce, no i przy trzeciej, chociaż byłem trochę zasłonięty, ale nie ma co szukać winnych. Bramka jest odpowiedzialna za bramki. Chcieliśmy ten mecz wygrać, no w pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy 3-1, no, mówię, sytuacje mieliśmy chyba ze 3-4 takie naprawdę stuprocentowe, także mówię, szkoda, że tylko 3-1, no ale no niestety dwa takie, można powiedzieć, błędy na początku, 3-3, no i niestety druga połowa już troszeczkę słabsza w naszym wykonaniu, troszkę, nie wiem, opadliśmy z sił, no i szkoda, no bo jechaliśmy tu po 3 punkty i myślałem, że bez problemu to zdobędziemy, no ale cieszymy się raz z punktu.